Jest z nami dzisiaj Oliwia Wieczorek, zwyciężczyni pierwszej edycji programu Mali Giganci. Po pierwszej edycji programu Oliwia zaczęła współpracę z Piotrem Rubikiem. Teraz, podczas Światowych Dni Młodzieży, występuje na różnych koncertach, a już niedługo zaprezentuje się także przed papieżem Franciszkiem. Prywatnie Oliwia jest także youtuberką, prowadzi swój własny kanał na YouTubie, a także ambasadorem Biura Podróży Fan Club z Poznania. Oliwia, mamy okres wakacyjny, więc może zacznę od tego Biura Podróży. Jak to się stało, że zaczęłaś współpracować z Biurem Podróży Fan Club? Stało się to tak, że moja mama i moja siostra jeżdżą z tym biurem podróży jako opiekunowie. I rok temu, kiedy moja mama była w Bułgarii, jedna właśnie z przedstawicielek tego biura, podeszła do niej i okazało się, że ta przedstawicielka mnie bardzo lubi i że mnie oglądała i była moją fanką w Małych Gigantach. No i stąd się zaczęło i od tamtego czasu właśnie jestem ambasadorką. Na czym polegają twoje zadania? Co musisz robić jako ambasador biura? Co muszę robić? Muszę jeździć na obozy i muszę pokazywać swoją twarz jako ambasador. To muszę robić. Jest fajnie? Fajnie. Światowe Dni Młodzieży to oczywiście nie tylko spotkanie z papieżem Franciszkiem, ale także mnóstwo towarzyszących imprez, także koncertów. Odbyło się już ich kilka, między innymi w Kadzielni w Kielcach, a także na Placu Piłsudskiego w Warszawie oraz w Stalowej Woli. Wykonujesz tam piosenki, które stworzył Piotr Rubik, tak? Tak. Możesz coś więcej o nich opowiedzieć? Opowiadają one o ludziach, którzy cierpieli przez wiarę. Wśród tych piosenek są pieśni także o polskich patronach, między innymi o księdzu Popiełuszce. Płyta miała już chyba swoją premierę, tak? Płyta miała swoją premierę wczoraj, czyli 25 lipca. I jest ona dostępna już w sklepach, można ją kupić oraz jest na YouTubie. Niedługo wybierasz się do Krakowa, wystąpisz na Światowych Dniach Młodzieży. I co tam zaśpiewasz? Właśnie, i przed kim? Zaśpiewam przed papieżem właśnie piosenki z tej płyty z oratorium. Mhm. Ile będzie tych piosenek? Znaczy ogólnie z całego oratorium jest piosenek 19 albo 20, a ja z tego będę śpiewać 8. Dobrze się w nich czujesz? Podobają ci się? Trochę trudno mi śpiewać na tak poważne tematy, ale jest fajnie. Od jakiegoś czasu prowadzisz już bloga na YouTubie. Co mogą zobaczyć lub usłyszeć twoi widzowie? Na moim kanale można zobaczyć, jak spotykam się ze swoimi znajomymi, jak spędzam swój wolny czas i testuję różne rzeczy. Postanowiłaś prowadzić kanał na YouTubie po udziale w Małych Gigantach, czy już prędzej zamierzałaś coś takiego stworzyć? Zamierzałam prędzej, ale zaczęłam to tworzyć dopiero po udziale w Małych Gigantach. Mhm. Masz bardzo dużo wyświetleń na swoim kanale. Jak myślisz, to jest związane z Małymi Gigantami? Na pewno to jest związane z tym, ale nie tylko. Za pośrednictwem kanału na YouTubie, czy właśnie za pośrednictwem Instagrama, możesz spotykać się ze swoimi fanami w internecie. Jest ich bardzo wielu? Na ten moment mam 111 tysięcy subskrypcji, więc jest ich trochę. Cieszę się, że taki wynik osiągnął? No, tak, cieszę się. Bierzesz udział w tworzeniu oratorium z powodu mojego imienia. Tak jak powiedziałaś, to jest bardzo poważna muzyka, jak na tak młody wiek. Ale z drugiej strony też współpracujesz z Rubikiem nad płytą dla dzieci. Wzięłaś udział w teledysku, zaśpiewałaś pod tytułem Na ramieniu wróżka. Co możesz więcej o tym powiedzieć? W tym projekcie nie jestem tylko ja sama z Małych Gigantów, są również inni soliści, takie jak Alicja, Filip i Amelia. I mamy tam właśnie dużo piosenek dla dzieci, w sumie wszystkie są dla dzieci i właśnie taką główną piosenką z tego projektu jest właśnie Na ramieniu wróżka. Mhm. Co dalej z tą piosenką się stanie? Ona się pojawi na jakiejś płycie? Ma wyjść płytę pod tytułem Karuzela z marzeniami, właśnie z tymi naszymi wszystkimi piosenkami, ale jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, czy ona będzie. Od czasu udziału w programie Mali Giganci współpracujesz z Piotrem Rubikiem. Czy wiążesz z tym jakieś plany na przyszłość? W ramach tego oratorium z powodu mojego imienia wyjedziemy w trasę po Stanach Zjednoczonych. A czy przed udziałem w Małych Gigantach myślałaś o tym, że uda ci się tak szybko poznać ludzi, z którymi będziesz mogła koncertować w całej Polsce i za granicą? Nie spodziewałam się, że tak szybko uda mi się nawiązać współpracę z Piotrem Rubikiem, bo to było kwestią przypadku, że będę w jego drużynie. No ale z tego bardzo się cieszę. A jak współpracujecie się z Piotrem Rubikiem? Jest bardzo sympatyczny, bardzo fajny, chociaż żałuję, że nie poznałam go wcześniej, bo chciałam go zobaczyć, jak był jeszcze w blond włosach i w prostych. No, ale jest bardzo fajny i bardzo miły. Już w ten piątek Oliwia Wieczorek wystąpi na scenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Jej koncertu będzie można posłuchać na głównej scenie na krakowskim rynku. Oliwia, życzę ci wszystkiego dobrego, udanego koncertu i oczywiście realizacji swoich wszystkich planów, tych muzycznych,
i tych związanych z Twoim blogiem, a także tych podróżniczych. Dziękuję bardzo. Jest bardzo sympatyczny, bardzo fajny, chociaż żałuję, że nie poznałam go wcześniej, bo chciałam go zobaczyć, jak był jeszcze w blond włosach i w prostych. No, ale jest bardzo fajny i bardzo miły.